Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Maxys Farm. A dzisiaj przyjmujemy kurki, ale to jeszcze chwilkę, bo jeszcze SMS-a nie dostałem, że tam się zbliża pan. Także jeszcze moi drodzy czekamy. Wstałem trochę wcześniej, bo trzeba podokańczać parę kwestii. Muszę jechać po paliwko, ale o tym później. Moi drodzy, także może tak, wypuśćmy najpierw zwierzęta. Kaczuszki czekają na wyjście, ale teraz się zastanawiam, jak kury tam przyjdą. Dobra, one tym strumykiem tam umieją wychodzić. To jest kaczka, także one umieją tam wychodzić. A moi drodzy, zapewne nie wiecie, o co chodzi z tą kurką, jaka jest sytuacja. Weroniczka uznała z moją mamą, że ta kura jest gnębiona przez koguty, tutaj sirki. Ogólnie te sirki chyba puścimy, chociaż nie, chyba nie, bo wiecie co, na razie nie. Dopóki kury nie przyjadą, to ich nie puszczam, żeby tam, wiecie, nie latały pod nogami i pod kołami. Także zostawiamy. No i dziewczyny uznały, że ta sirka biedna, mała, to fakt, ona jest bardzo mała i być może była pokrzywdzona, że ona jest gnębiona, także no już niech będzie gnębiona. Wodę mają, jedzonko, widzimy trzy jajeczka jakieś na dole. Nie, nie ma. Trzy jajeczka, moi drodzy. Na dzień dzisiejszy mam chyba 28 jajek zebranych. 28, tylko nie wiem, czy te niektóre się nadają, takie są małe. Zawsze tak myślę, że takie te małe, ludkie jajka od silek, to takie, wiecie, jak są normalne, takie większe, to okej, ale te malutkie mam wrażenie, że to się nie nadaje do inkubacji, ale zobaczymy. Także moi drodzy, będzie trzeba nastawić inkubator. Tak myślę, że kurczę, już nastawiać te 30 jajek, to jest taka fajna liczba. No nie wiem, te lęgi coś mi nie idą w tym roku, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, także będziemy nastawiać. Kaczuszki przyszły na stawik, no i moi drodzy, też właśnie się zastanawiam, jak z tym stawikiem tutaj zrobić, bo no przyjdą tu kury, no i wiecie, i nie chciałbym, żeby one miały tu, nie no, mogłyby mieć w sumie dostęp do tej wody, to tam wiecie, ona to nie jest woda deszczowa, chociaż też tu na pewno jest, no wiadomo, jak deszcz pada, to jest, ale nie chciałbym, żeby te kury miały dostęp do wody deszczowej, dlatego też zjeżdżalnie z tyłu muszę usunąć, żeby one z niej nie piły. No i ciekawi mnie, właśnie chciałbym coś zrobić z tym oczkiem i myślę nad odgrodzeniem tego, żeby tu taki jeden słupek tutaj i odgrodzić te oczko, tak wiecie, tymczasowo, i zrobić takie, wiecie, odgrodzenie, ale to kurczę, nie wiem, myślę nad tym, myślę i nie mogę wymyśleć. Także tak to wygląda, kurniczek widzicie, gotowy, no wczoraj już było ciemno, jak nagrywałem wam ostatniego vloga, co widzieliście, ale teraz już jest ok. Także moi drodzy, kurnik widzicie, czeka na kury, teraz tu są grzędy, postawimy im od razu jedzonko, w sensie tu na razie nic nie ma, ale postawimy im te karmidło, żeby można było to nasypać, żeby się z tym oswajały. No i tak to moi drodzy wygląda, no co, ja to zamykam, otwieram to, czekajcie, najpierw przesunę to, o właśnie, czekajcie, jedna rzecz mnie ciekawi, to za chwilkę, dobra, to można otworzyć, no i tutaj ręcznie otwierane kurki, dobrze, że nie na automatycznie, bo wiecie, różnie było z tym lisem, teraz patrzcie, ile ubyło wody, o, nic nie ubyło, patrzcie, żadnego ubytku nie ma, super. Bardzo mnie to cieszy, bo myślałem, że tu gdzieś będzie mi ciekło, wiecie o co chodzi, tu jest mokro, ale teraz się zmoczyło i może jeszcze od wczoraj, także żadnego ubytku nie mamy. Tą drabinę damy do góry, bo ona nie może też tak być, czekajcie, bo ja tu sobie chyba nie poradzę. O, ta drabina u góry, także moi drodzy, kurnik gotowy do wejścia tutaj kurek, jeszcze właśnie muszę przejść naokoło. I zobaczcie moi drodzy, o tutaj kaczuszki. O i tą zjeżdżalnię trzeba dać jakoś kurczę, wiecie, na bok, tam ją z tamtej, albo tutaj, więc po prostu trzeba odwrócić, żeby tej deszczowej wody nie było. O, okej, okay. No i tak ją zostawimy i wiecie, żeby one tu nigdzie niczego nie piły, także tak to wygląda. Czekamy na kurki, czekamy, także moi drodzy, jestem ciekawy, za ile będą. Teraz mam trochę do zrobienia, także zrobimy. Wyciąłem te drzewo w ogóle, jak pamiętacie, owce mi je oskubały i tak mi się nie podobało, także tak trochę czyściej teraz wygląda. No i właśnie, mamy tutaj kratkę i zastanawiam się, co z tą kratką zrobić, żeby ją sensownie gdzieś położyć.
myślę nad czymś i nie wiem czy, no nie no, jak zagrodzę oczko, coś te oczko to tam tym kurom nic się nie stanie, no potopić się nie potopią. Tylko nie wiem czy chciałbym, żeby tą wodę piły. Chciałbym im dostarczać tylko świeżą, no tu jest co prawda świeża i ona jest przejrzysta bardzo. Ale nie wiem, coś tak, nie mam zaufania do tego oczka. Ale zobaczymy, także moi drodzy, tak to wygląda, kury niedługo przyjadą. Zwierzęta otwarte, idę jeszcze nioskom gniazda otworzyć, niech znoszą te jajka, sypać ziarno jak jest taka potrzeba. No i czekamy na kurki, a ja teraz jadę po benzynę na stację i widzimy się później. Poza tym czeka nas i na porcja warzyw z warzywniaka, to jest tak na marginesie odbiór jednorazowy, także tyle na raz dostaję, cały bagażnik ogólnie. No i jest tu wszystko, truskawki jak widzicie, wszystko. O, dużo liści jakiś, no, także kaczuszki tylko czekałem aż za to się zabiorę. Także też zaraz to porozdzielam na silki, kaczki, owce, gęsi, kury nioski i oczywiście kury, które przyjadą również zostaną nakarmione dawką warzyw, witamin, także zobaczymy jak to będzie. No, lecimy i widzimy się za chwilkę. Już kury były, kury czekają w kurniku, jak widzicie, zamknięte, wszystko szczelnie. No i co? Przyjechały kury, dostawa super, bardzo. Powiem wam szczerze, że taka najmniejsza dostawa, nie na tak, znaczy wiadomo, no to wszyscy się spieszą, wszyscy gonią, ale ja tak właśnie lubię pogadać z panami. O, trzeba spokojnie tu. Pogadaliśmy sobie, poopowiadaliśmy, co tutaj robi i tak dalej. Wszystko fajnie, zostawili kurki, pojechali, także miejmy nadzieję, że teraz dobrze będą się chować, izolować, no i oczywiście spokojnie tutaj do tych kurek zobaczymy, jak one tutaj, przebywają. Ja im tutaj zaraz otworzę, niech ona sobie wejdzie tam dalej. O, widzicie, 18-tygodniowa piękna kurka, patrzcie, już. Kurnikiem, jutro będą puszczone, także moi drodzy, tak to wygląda w kurniku. Oczywiście można im dać zaraz jakieś truskaweczki, nie truskaweczki, różne zielonki. Także tak to wygląda. Ja łapię teraz kurkę. O, to pewnie jest ta 91, bo 90 kurek tu jest, tak w ogóle. Także jak chcielibyście sobie taką zakupić, czy to dwie, czy to 100, to zapraszam. Wszystko oczywiście do dogadania mailowo. Także piszcie, no miejmy nadzieję, że kurki będą się ładnie chować i klienci będą zadowoleni. Także działamy, moi drodzy, do zobaczenia. Ze mną, moi drodzy, Kofcia sobie tu łazi. Ona jest poza tym taka bardzo... Ujeju, ty patrzcie, sam się przestraszyłem, no. Takiego cyrku to jeszcze nie widziałem, patrzcie to. Ruszające się wiadro. Kofi tutaj przestraszona, ja też. Nie mam pojęcia co tam może być, pewnie jakaś cirka. Ojeju, Sileczka, co ty tu robisz? Ja cię kręcę, Kofi, fe. Moi drodzy, patrzcie, to jest chyba kogut nawet, czy nie, czy kurka. Ojejku. Nie tego się spodziewałem, powiem wam, kurczę. Kofife, myślałem, że zostanę tutaj po prostu czystą, pachnącą sileczkę, która tu dopiero wpadła, ona tu musiała siedzieć. Ja cię kręcę. Patrzcie to. No nie wierzę.
Moi drodzy, biorę ją, trzeba ją wykąpać i niech ona sobie dalej chodzi, ale patrzcie w jakim ona jest stanie. Strasznie. Bierzemy ją, moi drodzy, i patrzę, czy nic jej nie jest. Masakra, patrzcie, kopcia, dobrze. Dobrze, że ona się tu poruszyła. Dobrze, że ze mną przyszłaś, widzisz. Bierzemy ją, moi drodzy, na warsztat ją bierzemy. Ja kurkę, w sumie to jest kogucik chyba, na pewno. Kogutka wykąpałem, wyczyściłem. Zimno mu teraz, także muszę iść go osuszyć, ale... Kurczę, no widzicie, takie leżące wiadra. Nie powinno to leżeć, bo widzicie, co może się stać, kurczę. Taki piękny kogucik. Może widzicie, on się trzęsie, ja go muszę wziąć jak najszybciej tutaj wytrzeć. Idę już zaraz go wytrzeć, wysuszę. No i moi drodzy, on musi się napoić, najeść, bo zapewne to i to tego potrzebuje. No masakra, powiem wam, masakra, nie jestem w stanie w to uwierzyć, co... Myślałem, że zostanę tutaj, dlatego byłem taki w ogóle szczęśliwy, bo myślałem, że zostanę tutaj kurkę, wiecie, która dzisiaj wpadła tam i ktoś ją przykrył i okej. Ale moi drodzy, ten kogucik, no, miał ciężko tutaj pod tym wiadrem i ciekawe, ile on tu był. Brakowało mi kogoś i patrzcie, że nie liczę, nie? To jest najgorsze. Bo brakowało mi kogoś tak na wzrok, nie? Ale no widzicie, co można zrobić teraz? Nic, tylko go wysuszyć i ładnie o niego dbać i miejmy nadzieję, że przeżyje. Przeżyć raczej powinien, bo, no mówię, będzie okej. Da radę. Mamy tego biednego, malutkiego kogucika. Ja go wykąpałem i wysuszyłem tak mniej więcej już tam, tak wiecie, na 100% go nie suszyłem, będzie okej. No i moi drodzy, właśnie trzeba go tu puścić, ale właśnie czekajcie, no niech on idzie, niech on sobie idzie się, a widzicie, on jest bardzo wykończony, on jest w ogóle, wygląda licho i trzeba będzie, myślę, go gdzieś, kurczę, tutaj może nawet zostawić, tylko tym razem trzeba wziąć to wiadro, kurczę, to wiadro jest niebezpieczne, także moi drodzy, pamiętajcie, że pod takimi rzeczami mogą być takie zwierzęta, no, kto by pomyślał, bym powiedział, nie, leży sobie wiadro, spadło, no okej, ale kto by pomyślał, że tam może być kogucik, nie, także tak to wygląda, muszę i tak sirką nasypać ziarenka, także przyniosę mu ziarenka, no a on niech tutaj, wezmę go na słoneczko, niech on tutaj na słoneczku będzie, o, niech się grzeje. Idę mu po wodę, jedzenie na pewno będę spragniony. O, już widzę, się rozruszał trochę. Woda dla kogucika. Bardzo proszę, patrzcie, nawet niechętnie jest, żeby pić. Także wodę niech sobie, o, niech się napije. A ja idę po pszenicę jeszcze. Je jak szalony, także zostawimy go, niech sobie skubie, niech sobie pije i on będzie tu miał dobrze, nic mu tu się nie stanie. O, kamera szerokokątna, także sorry. Jeszcze mu jakieś tutaj truskaweczkę przyniesiemy i jakieś tutaj owocki, żeby sobie też podziubał. Truskawki akurat już rozdałem, ale możesz sobie to podziubać, o. Może sobie to podziubać, tylko mu to biorę ładnie, o. Sobie dziób ładnie. Jedz ładnie, jedz kogucik, zasługujesz na odpoczynek, naprawdę. Zasługujesz, no, także moi drodzy. Teraz on sobie tu w słoneczku niech pobędzie, on może być na luźno, o ile na niego wiadro nie spadnie. Nie no, tak ogólnie, no, żarty żartami, ale powiem wam, szkoda mi go bardzo, bo cieszę się, że przeżyje to wszystko i że nie było za późno, bo powiem wam, różnie bywa, mogłoby być, kurczę, dwa dni później i mogłoby coś się skończyć źle, nie? Dobrze o tym wiemy. Także, no ja jestem zadowolony, że udało się. On z każdym tutaj kęsem i łykiem wody będzie dochodził do siebie, także zostawiamy go i moi drodzy, widzimy się u kurek, bo zaraz też wam chcę coś pokazać, u nowych niosek. Także lecimy. Lecimy do kurek zobaczyć, muszę się nauczyć, że jak ja idę i słychać mój głos, to się nie denerwujecie, tak? Się nie denerwujemy.
Także moi drodzy, otwieramy, żeby wam pokazać, która jest bliska. Te kurki, czekajcie, światełko jeszcze by się przydało, co? Moi drodzy, kurki dostały już tutaj truskaweczki, boróweczki, arbuzika, no i pasze z pszenicą. Także mieszaneczkę dostały, niech one sobie jedzą, niech one sobie rosną. No i tak to wygląda, kurki tutaj, czy tu są jeszcze też kurki? No już widzicie, jedna na grzędzie sobie stoi, czekajcie, nie widać. Może wam pokażę tutaj. O, jedna na grzędzie sobie stoi, dalej tam kurki sobie chodzą. Dzisiaj taka izolacja w budynku. Zobaczymy, jak to będzie jutro oczywiście na wolny wybieg. No i moi drodzy, tak czekamy, czekamy i żeby wiedzieć, czy wszystkie są zdrowe, czy można otworzyć sprzedaż, czy te kurki będą mogły iść do klienta. Czekamy, badamy, patrzymy na kubki, patrzymy na ich zdrowie, stan. No i niech one sobie jedzą te warzywka, widzicie, cały czas mają warzywka, one na razie nie jedzą, bo one nie wiedzą, co to jest, tak? One nie wiedzą, co to jest truskawka, nie wiedzą, co to jest borówka, nie wiedzą, co to jest arbuz i nie wiedzą, co to jest być może słońce nawet, chyba że przejazdem gdzieś zobaczyły. Także one u mnie będą tak sobie dorastały przez najbliższe 10 dni, także zobaczymy, jak to będzie, widzicie, niech rosną. Niech kurczę próbują tych nowych smaków. Powiem wam szczerze, że tyle, ile te kury dostałem, to ja nawet tyle warzyw i owoców nie jem, jeśli chodzi o gatunki, także powiem wam, no jest ładne. Dobra, w ogóle Sileczka się zaklimatyzowała z kaczkami. Patrzcie, sobie chodzi, łazi, stoi. No tak, jaka ładna, ona jest taka fajna naprawdę. Także kaczuszki, widzicie, też mają dobrze. W ogóle kupiłem paszę dla kaczek i gęsi. Zaraz wam ją pokażę. Także mamy tutaj paszę. Taka pasza, kokoszka, smakoszka firmy Provimi. Kaczka, gęś, także będzie dla naszych kaczuszek i gęsi. Widzicie, skończyła mi się, także kupiłem. Przez pewien okres karmiłem tą pszenicą i tą mieszanką dla niosek, ale to nie jest to samo. Takie młode kaczuszki trzeba fajnie nafaszerować tą paszą. Fajnie nafaszerować, wiecie, o co chodzi. One ładnie urosną, no i później ładnie niech będą żyły na stawie, także tak to wygląda. Kogucik, widzicie tutaj, no nabiera sił, nabiera, no to nie będzie tak, że zaraz będzie nam tutaj skakał po grzędach i piał, ale no widzicie, no osłabił się, osłabił maluszek, musi przede wszystkim teraz na słońcu, ciepło, woda, ziarno. O, patrzcie, nawet coś mu tam wylatuje z buźki, także no trzeba uważać, widzicie, no trzeba uważać, kontrolujemy jego stan, patrzymy, czy wszystko ok. No niech dochodzi do siebie, widzimy się później. Dla kaczuszek moich, naszych, no. Bardzo spodobał, widzą się dzisiejszy odcinek, w sensie no ostatni odcinek, Weroniko. Się pytali, czy będziesz częściej występować. No, naprawdę. Bardzo chwalą. Nie, no nie nagrywałem. No tak, no chwalą, no co mam powiedzieć. Kaczuszki, co tam u was? Jecie ładnie? A ty dobra. Gdzie tutaj testujemy, się wziąłeś? Testujemy borówkę z warzywniaka. Cześć, próbuję ustalić, czy to ten kogut. Chyba tak. Ten co? Ten co co? No ten co był w stanie dzisiaj słabykim. No nie, to on, Wera. To on? Czy to ona jest? Już nie mam pojęcia nawet. Pokaż, bo ja rozpoznam moją tą. Nie, to jest on. Ale to jest ten, nie? Bo ona wyglądała... Nie, to jest ona! To jest, no to chyba jest ona. Chyba. Nie mam pojęcia, powiem wam szczerze. Także moi drodzy, wow, ile jajeczek! Patrzcie moi drodzy, dzisiaj podstawianie do inkubatora, chociaż te inkubatory też już... Ty Max, a to im się czyści? Co? Czy one mają jakieś dziury z boku? No tak, tak, no tam widziałem. A to im się czyści? Nie. Patrz, Wera. A to czego to służy? Czekaj, 7. 8 jajeczek od Sirek, to na dzień dzisiejszy mam 30,
3 sztuki. Także dzisiaj, moi drodzy, podkładamy. Widzicie, jajeczek dużo. To nie jest dziś z jednego dnia, tylko z wczoraj, z dzisiaj i chyba na złudni. Także 4 na dobę, także jest ok. Patrzcie, co, moi drodzy, jest tutaj. Weroniczka i żniwa. Jeździ traktorem. Kosi trawę. Patrzcie. Pierwszy raz taka maszyna tutaj na gospodarstwie. Patrzcie, co to jest prawie. Trochę jest problem z gazem, jakby ktoś wiedział, o co chodzi. To, moi drodzy, czasami chodzi normalnie, ale przychodzi etap, w którym na przykład jak się puści gaz, w sensie tam jest przód, tył, a bez przodu i tyłu normalnie też chodzi, ale czasami jest tak, że jak się puści ten przód i się nic nie robi i on stoi, to gaśnie. A czasami tak nie ma i to czasami nie wiem, o co chodzi. Ja tak, jakby ktoś wiedział, to może dać. No, także Vera tutaj kosi trawę. Ogólnie traktorik jest fajny, ale on się nie spisuje tak na takich, kurczę, małych powierzchniach. On tu nie ma sensu, żeby tu nim kosić, wiecie, tutaj, tutaj. To aż jest niewygodne, wygodnie jest koszarą. Powiem wam, że tu nawet na tym odcinku jest tak słabo, widzicie, to niby się kosi ładnie, ale widzicie, jak to wygląda, nie? Tak, nie ma jakby gdzie zawracać, na tym trzeba mieć pole do popisu. Ale, moi drodzy, dzisiaj też wam pokażę, jak wygląda koszenie u mojej siostry, bo u niej trochę zarosło. I naprawiliśmy ten traktorek, wymieniłem pasek i, moi drodzy, działa, także kosiłem wczoraj bez kosza, to wyrzuca, kurczę, tak jak kombajn normalnie. Także pokażę wam, jak to wygląda. U niej są dopiero żniwa, siano kosy normalnie. Także pokażę wam, bo u niej jest taka trawa i kosimy bez kosza. Chwilowo przyjechaliśmy tutaj do mnie, żeby trochę pokosić, no ale widzicie, tak to wygląda, nie? Także jakoś idę. Także, moi drodzy, ja już bym chciał wam dzisiaj serdecznie podziękować. Sorki, że tak tutaj goły z góry, ale, moi drodzy, już jestem wykąpany, tylko przyszedłem się z wami pożegnać, bo ogólnie co, tu światło się świeci, chcę wam pokazać, jak to wygląda. Ja już mogę być wykąpany i jestem w sumie. Do kurek już nie wchodzę, kurki się same zamkną, pewnie są, znaczy na pewno są teraz otwarte, póki świeci światło, także zaraz się pewnie zamkną, powinno niedługo się już to zamykać, powinno światło zgasnąć i wraz z tym zgaśnięciem światła się zamykają drzwiczki, ale o tym wam już opowiadałem. Super się spisuje, żadna kura nie zostaje przed wejściem, także problem załatwiony. Moi drodzy, chciałbym jeszcze wam powiedzieć, że Sileczka, która dochodziła do siebie, jest w stanie idealnym. Nie poznałbym teraz jej w sumie, gdybym nie wiedział, która to, że coś jej inaczej wygląda, czy coś takiego. Wyschła, ma się super, także tak to wygląda. Kurki już też poszły spać tamte na izolacji, także cieszymy się wszyscy. No i, moi drodzy, jutro dzień kolejny, także do następnego vloga. Trzymajcie się, siemaneczko, cześć wam.